Witam serdecznie. Nazywam się Krzysztof Dubowski i chciałbym przedstawić Ci kilka użytecznych funkcji filtrów do programu Camera Hub Team. Jeżeli spodobał Ci się ten film, daj łapkę w górę. Jeżeli masz propozycję stworzenia dodatkowych filtrów lub funkcji, które są Ci potrzebne, napisz koniecznie w komentarzu. Być może pojawią się one w następnym odcinku. W dzisiejszej części stworzymy funkcję do zmiany numeru obcego na już zatwierdzonym dokumencie zakupu. Przywrócimy anulowany dokument Dubofora, a także skasujemy błąd fiskalny. Zajmiemy się również filtrami w Camera Hub Team. Wytypujemy towary, które się nie sprzedawały w określonym czasie. Wskażemy faktury do fiskalizacji, znajdziemy dokumenty z określonymi formami płatności lub towarem zawierającym określony ciąg znaków. Na liście kontrahentów znajdziemy tych, którzy zakupili pozycję z określoną nazwą, a na sam koniec wytypujemy naszych najlepszych klientów pod kątem sprzedaży. Zawartość wszystkich funkcji filtrów znajdziesz w linku pod filmem. Zapraszam do oglądania. Pierwszą z prezentowanych funkcji będzie funkcja zmiany numeru obcego na zatwierdzonej już fakturze zakupu. W tym celu otwieramy fakturę zakupu i w jej kontekście wywołujemy konfigurację funkcji dodatkowych. Dodajemy plusem swój zestaw funkcji, nadajemy mu nazwę, np. funkcję, zatwierdzamy dyskietką. W kontekście tego zestawu dodajemy definicję naszej funkcji, oczywiście najpierw nadajemy jej nazwę, np. zmiana numeru, w zakładce drugiej definicja wklejamy treść funkcji i zatwierdzamy dyskietką. Po zatwierdzeniu zamykamy konfigurację funkcji dodatkowych i już będziemy mogli wywołać przed chwilą stworzoną funkcję. W tym celu rozwijamy funkcje dodatkowe, wybieramy naszą funkcję, wpisujemy nowy numer obcy, który ma się znaleźć na fakturze zakupu i zatwierdzamy zielonym przyciskiem. Po zatwierdzeniu i zamknięciu faktury od razu powinna się nam pojawić zmiana na liście. Kolejną bardzo często wykorzystywaną funkcją przez naszych klientów jest umożliwienie przywracania anulowanych dokumentów do Dubofora. No, zdarzają się nam przecież błędy, tak jak pomyłka ceny, pomyłka ilości, więc jedną z możliwości jest właśnie anulowanie dokumentu, następnie przywrócenie go do ponownej edycji dzięki naszej funkcji. Funkcję oczywiście dodajemy w konfiguracji funkcji dodatkowych, nadajemy nazwę dla folderu, w którym będziemy trzymać nasze skrypty, dodajemy samą definicję naszej funkcji w zakładce definicja. Oczywiście kod znajdziecie na stronie, która jest poniżej do wklejenia. Wklejamy ten kod, zapisujemy, wywołujemy funkcję w kontekście dokumentu, czyli musimy mieć otwarty dokument, który chcemy przywrócić do Dubofora i w kontekście tego dokumentu wywołujemy funkcję. Oczywiście po jej wywołaniu dokument natychmiast przechodzi w tryb edycji i możemy nanieść odpowiednie poprawki. Po naniesieniu poprawek możemy oczywiście zatwierdzić ponownie dokument lub pozostawić w buforze. Kolejną bardzo przydatną funkcją jest funkcja, która umożliwia nam skasowanie błędów fiskalnych. Zdarzają się takie przypadki, że pomimo poprawnego ufiskalnienia dokumentu, no niestety do Optimy wraca informacja z drukarki fiskalnej, że istnieje błąd. No żeby nie ufiskalnić tego przypadkiem ponownie, warto ten błąd skasować i dzięki temu będziemy mogli uniknąć właśnie ponownej fiskalizacji. To do tego posłuży nam właśnie funkcja kasy błąd fiskalny, której definicję oczywiście wklejamy z naszej strony, która jest podana poniżej. Po wklejeniu definicji w kontekście tego dokumentu możemy już taki błąd fiskalny usunąć. Przejdźmy teraz do tworzenia filtrów. Pierwszym z nich może być filtr na zasobach. W tym celu klikamy zasoby, klikamy konstruktor filtra, nadajemy mu odpowiednią nazwę. Pierwszym filtrem może być filtr wskazujący towary czy też usługi bez rotacji w ostatnich dniach. Dzięki temu będziemy mogli wytypować towary czy też właśnie usługi, które nie brały udziału w sprzedaży w określonym czasie. No, filtr może być przydatny właśnie do wskazania towarów, żeby do przeceny czy też do udziału w pewnej promocji. Po wklejeniu definicji wpisujemy parametr, na przykład 100 dni. Dzięki temu uzyskamy ograniczoną listę towarów i usług do tych, które rzeczywiście nie brały udziału
w sprzedaży w ostatnich dniach. Możemy wyłączyć usługi, aby pozostawić tylko towary, na przykład towary te, które mamy przecenić, gdyż nie biorą udziału w sprzedaży. Kolejnym prezentowanym filtrem jest filtr na liście faktur. Jego celem jest pokazanie zawężenie listy faktur do tych, które były liczone od algorytmu brutto, a niestety nie zostały fiskalnione. W tym celu oczywiście klikamy konstruktor filtra na liście faktur, nadajemy mu nazwę do fiskalizacji i wklejamy jego treść, która jest do pobrania z naszej strony. Po jego uruchomieniu lista faktur zostanie zawężona właśnie do tych, które były wystawione do algorytmu brutto i najprawdopodobniej zostały pominięte w fiskalizacji. Po tworzeniu jednej z nich widać, że faktycznie jest naliczone od brutto, ale nie ma zaznaczonego statusu fiskalizuj. Kolejnym prezentowanym filtrem jest filtr, dzięki któremu zawęzimy dokumenty do tych, które mają wybraną formę płatności. W tym celu oczywiście klikamy konstruktor filtra, nadajemy mu nazwę, w zakładce drugiej wklejamy jego definicję. Po jego uruchomieniu wskazujemy tylko jeden parametr, jaką formę płatności wyszukujemy na liście dokumentów. Po jego wybraniu i uruchomieniu dostajemy w wyniku listę tych dokumentów, które posiadają wybraną formę płatności. Jest to na przykład bardzo pożyteczne przy wyszukiwaniu faktur, które były płatne kartą, czy też które były płatne przelewem. Kolejnym bardzo użytecznym filtrem będzie filtr, który zawęzi nam listę faktur do tych, które zawierają w sobie przynajmniej jedną pozycję z danym ciągiem znaków. Na przykład chcemy odnaleźć wszystkie dokumenty, na których znajdował się towar, który zawiera w swojej nazwie słowo krzesło. W tym celu tworzymy oczywiście filtr, nadajemy mu nazwę, a w zakładce drugiej wklejamy jego definicję. Po jego uruchomieniu wyskakuje nam jeden parametr, czyli miejsce na wpisanie nazwy. Wpisaliśmy krzesło, w wyniku otrzymujemy listę faktur zawierające przynajmniej jedną pozycję z nazwą krzesło. Następnie możemy wyszukać na przykład faktury ze słowem naprawa, przynajmniej jedna pozycja to była naprawa przed komputera, lub kolejny wariant, szukamy faktur, które zawierają w sobie nazwę komputer. W wyniku mamy listę faktur ze słowem komputer lub biurko. Dzięki temu możemy wytypować faktury na przykład z wadliwym towarem, do którego chcemy dotrzeć w celu na przykład wymiany. Chcemy wymienić na przykład wszystkie biurka u klientów, więc szukamy wszystkich transakcji z biurkami. Kolejnym przykładem filtra może być filtr wskazujący faktury nieopłacone. W tym celu oczywiście klikamy definicję filtra, nadajemy mu nazwę, przykładowo nieopłacone. W zakładce drugiej wklejamy jego definicję. Po jego uruchomieniu w wyniku otrzymamy faktury, które do tej pory nie zostały opłacone. Jest to bardzo przydatne, że w module handel możemy wytypować tego typu dokumenty, nie wchodząc do preliminarza. Kolejnym bardzo przydatnym filtrem może się okazać filtr na liście kontrahentów. Jego celem jest odnalezienie tych kontrahentów, którzy przynajmniej raz zakupili towar o zadanej nazwie. Tworzymy w tym celu filtr, oczywiście nadajemy mu nazwę, a w zakładce drugiej wklejamy definicję, która jest do pobrania z naszej strony. Po jego uruchomieniu wskazujemy nazwę towaru, który szukamy na transakcjach naszych klientów. Po zatwierdzeniu lista klientów zostaje ograniczona tylko do tych, którzy kupili towar zawierający w sobie podciąg znaków. No w tym przypadku możemy nawet zweryfikować, faktycznie klient kupił krzesło. Kolejnym, już ostatnim filtrem będzie filtr na liście kontrahentów. Załóżmy, naszym celem jest wytypowanie najlepszych kontrahentów, top procent kontrahentów, czyli jakiś procent najlepszych kontrahentów z obrotami. Na przykład chcemy wysłać im specjalne upominki, więc w tym celu konstruujemy filtr, wklejamy definicję z naszej strony. Po jego uruchomieniu wskazujemy tylko jeden parametr. Jaki procent najlepszych klientów nas interesuje? Po wbiciu na przykład jedynki w wyniku otrzymamy 1% najlepszych klientów. Po wbiciu 50 otrzymamy 50% najlepszych klientów. Jest to obliczane w ten sposób, że sortujemy względem wyników naszych klientów
i prezentujemy tylko dany zakres, górny zakres. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu. Jeżeli potrzebujesz jakichś filtrów albo funkcji specjalnie dla Ciebie, zapraszam do kontaktu. Z chęcią je dla Ciebie stworzę.